trakcie podczepiania kosiarki. No i sporo tej roboty tutaj trzeba teraz wykonać. W tym roku no mało kwiatów na blukropie, więc tej borówki nie będzie dużego zapchania tą borówką rynku, więc powinno być całkiem fajnie, ale cieszę się, bo te lata nagrywania sprawiły, że chyba tak naprawdę coś tutaj fajnego się stworzy, no bo są nowe odmiany, nowy kierunek no eksportowy, więc tą produkcję można powiększyć. No i dzięki temu też materiały będą ciekawsze, no i takie odmiany, że to naprawdę jest inwestycja. Więc fajnie, ale wszystko mówię, pokazuję, ale nie idziemy do borówki. Dlaczego? Może jak się wykosi, to dopiero będzie przyjemnie chodzić. Właśnie, taki jestem. Jak jest brzydko zrobione i nie wykoszone, to mi się nie chce. O, i do szkółki dzisiaj pokażę wam też materiał z panem Pawłem Łasicą, właśnie temat cięcia młodych borówek. Dość ciekawe. I tak właśnie wyglądają kwiaty borówki. Kto będzie widział pierwszy raz, może napisać. Długi okres kwitnienia, czyli też fajnie, bo jak przymrozek przyjdzie, to nawet jak te pierwsze zmrozi, to te tutaj się tworzą, przetrwają. No i no, nie ma ich za dużo, ale też jest fajnie, bo krzaki podrosną i za rok będzie czas kółeczko lecie, teraz będzie jesień, zima i w przyszłym sezonie to na pewno będzie o wiele więcej borówek. Nie, no to muszę się to pokazać. No i też fajnie, bo będzie wyższa jakość, czyli mniej owocu, ale będzie grubsza i lepiej zebrać. Same plusy. Lepiej tak niż na odwrót. Gdzie jest na drugiej plantacji, tak właśnie. Więcej kwiatów. Powinniśmy brać naukę z tego, co natura nam daje. Natura jest mądrzejsza od nas. My tak wiemy, że ja już to kiedyś mówiłem, 13-latka może mieć dzieci, ale nie powinna. I 3-letnia borówka może mieć owoce, ale nie powinna. Tutaj jak się przyjrzymy, Piotr, to już na tych, zobacz tu. O, tu mamy. To jest borówka, która w tej chwili ma 18 miesięcy. 16-18 miesięcy i tu już są pąki kwiatowe, tak? Tak. Widzisz, tu masz? Zrobiłem zbliżenie. Tak, dziewczyny jak będą tutaj za miesiąc, może 2 tygodnie gdzieś, jak już się zabielą te pąki kwiatowe, czyli będzie widać je, dziewczyny będą szły i w zasadzie to jest pierwsze pielenie. One nie pielą z chwastów, bo tu chwastów nie ma żadnych. Wszystko jest jałowe, czyli obrobione termicznie, czyli chwastów nie ma ani w torfie, ani w korze, więc nie ma skąd wyrastać ten chwast. Dziewczyny będą pieliły z kwiatków, będą obrywały kwiaty. Dzięki temu, że przytniemy rośliny, no teraz wam nie pokażę, jak one wcześniej wyglądały, ale wcześniej no były takie. Ścięliśmy wszystkie równo gilotyną, dlatego że tak, przede wszystkim tu zobacz, Piotr, ścięliśmy jedną gałązkę. Zrób zbliżenie tu. Takie zbliżenie, no. No, ścięliśmy jedną gałązkę. Z jednej gałązki, zobacz, mamy 1, 2, 3 odnogi już, tak? Z drugiej gałązki ścięliśmy znowu ją, w zeszłym roku ją ścięliśmy tutaj, tu, puściła 2 odnogi, ale była w multiplacie, więc miała ciasno, teraz będzie miała luźniej. W tym roku ją znowu ścięliśmy 5 cm wyżej i ona ma już w tej chwili 1, 2, 3, 4 odnogi. I tak z każdą gałązką. Co nam to daje? No oczywiście powiedziałeś, że okradamy się z owoców. W pierwszym roku może rzeczywiście tego owocu nie będzie, tylko że jeżeli nie obetniemy pąków kwiatowych w pierwszym roku po posadzeniu przy 3-letniej sadzonce, to będziemy mieli kilka jagód. Po roku będziemy mieli znowu kilka jagód. I tak może za 5 lat uzbieracie kilogram z krzewu czy 2 kilogramy z krzewu. W momencie, kiedy pozwolimy tej roślinie zbudować system korzeniowy, rozrosnąć się, zbudować całą karpę, szyjkę korzeniową, będzie tych pędów naście albo 10, a nie 2 albo 3, no to wtedy będzie kilo owocu od razu, po roku.